Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na filmik, w którym wspólnie razem będziemy wysadzać pierwsze szliny kapusty do gruntu. A jeżeli się nie znamy, cześć, jestem Basia. Na moim kanale dowiecie się jak w łatwy i prosty sposób można rozpocząć swoją przygodę z ogromnym warzywnym, gotowaniem i DIY. Jak widzicie dzisiaj nagrywanie idzie mi dość marnie, ale to nic nie szkodzi. Już pomału kamera gotowa. I tak, dzisiaj zaczniemy od sadzenia pierwszych rozsad do gruntu. Dzisiaj będę wysadzać kapustę pekińską, zaraz pokażę Wam jak ładnie wyglądają. Jeżeli widzieliście ostatni odcinek z rozsad, przeglądu roz rozsad kwietniowych, to dobrze wiecie co tam u mnie ciekawego słychać, jeżeli nie to zapraszam na tamten odcinek. Jak widzicie ja sobie jeszcze troszkę podporządkuję tą grządkę, tą skrzynkę, Pozbywam się tych lamp, bo po pierwsze nie wszystkie świecą. Po drugie, mój pomocnik bardzo lubi je wyciągać, zjadać i tak dalej, kombinować. Tutaj jest kapusta pekińska, która nie była pikowana, bo były tylko dwie czy trzy roślinki w jednej doniczce P9. Więc po malutku delikatnie rozrywam korzonki i będziemy wsadzać. Wsadzamy troszeczkę głębiej niż byśmy pomyśleli, nie na wysokość, której rosły, ale dosłownie odrobinę. Albo odrobinę głębiej, albo w takim zagłębieniu, wtedy te listki, które będzie kapusta pekińska tworzyć, będą tak bardziej zwarte i będzie tej kapuście łatwiej tworzyć główkę. Też, jak widzicie, niestety zbyt daleko od siebie, ponieważ to właśnie też sprawi, że będzie mieć powiedzmy ciasno, zestresuje się i będzie. Będzie po prostu zwięzłą bardziej rośliną. Tutaj, jak widzicie, mam rozsadę sałat. Jest to sałata, która była wysiewana w siewie zimowym, pięknie wykiełkowała, wyrosła. W szklarni jest od dłuższego czasu, tak samo jak i te kapusty, bo właśnie wszystkie te rozsady, które dzisiaj pikuję do gruntu, sadzę, nie mogą być prosto z domu. Muszą być zahartowane, muszą już kilka nocy, kilka dni spędzić na zewnątrz. Po pierwsze, żeby ich nie przypaliło słońce, bo teraz naprawdę dość mocno świeci, i żeby nie, nie dostały zbyt dużego szoku termicznego, jeżeli chodzi o temperaturę, też w nocy. Jest to bardzo ważne, więc pamiętajcie o hartowaniu roślin, minimum, moim zdaniem, tydzień. To jest taki okres, w którym roślinka przyzwyczaja się i da sobie już radę na spokojnie w gruncie. Chodzi też oczywiście o podlewanie, bo nie zawsze my mamy czas podlewać. A wiadomo, w takich malutkich doniczkach było nam łatwiej, były te roślinki w domu, teraz są w ogródku, nie zawsze w tym ogródku jesteśmy, więc to hartowanie ma wiele dla nich ważnych cech, właśnie ważnych elementów, które przyzwyczają roślinę do, do zamieszkania, że tak się wyrażę, w ogródku. I jak widzicie. Teraz na takim szybkim przyspieszeniu, ja dalej te kapusty pekińskie sadzę. Teraz wa kolejny ważny element, kiedy zaczynać w ogóle hartować i kiedy zaczynać myśleć o wysadzeniu do gruntu. Po pierwsze, potrzebne są nam odpowiedniej wielkości roślinki. Muszą mieć co najmniej 2-3 liście właściwe, żeby były na tyle duże, na tyle miały dużą bryłę korzeniową, żeby sobie poradziły w gruncie. Oraz właśnie muszą być zahartowane. Pamiętajcie o tym, że nie każda roślinka znosi przymrozki. Y więc o tym też musicie pamiętać. W przypadku roślin kapustnych nie zaszkodzi im to. Będą sobie na spokojnie rosły. Co prawda niektóre kapusty pekińskie są bardziej wrażliwe i mogą wybić w kwiat. Tak samo przykładowo kalafiore, brokuły czy kapusty, ale to już jest tak bardziej uwarunkowane daną odmianą. Jeżeli macie odmiany sprawdzone, to już na spokojnie teraz w kwietniu możecie po przygotowaniu roślin wysadzać do gruntu. Jak widzicie, ja już mam tutaj wszystko gotowe i wpadłam na taki chytry plan, tak jak to ja mam w zwyczaju, że dosieję w między te miejsca, które zostały, w międzyrzędzia. Tak powiedzmy sobie pasternak. Przygotowuję sobie jak zwykle te moje rowki, wsypuję nasionka i wsiewam. Dlaczego tak? Ponieważ te skrzynie mają pod spodem siatkę nakrety. To jest pierwszy plus tych skrzyń. Po drugie, kapusty pekińskie i te sałaty i te szczypiorki, co widzicie, one szybko wyjdą, że tak powiem, z tej grządki. Szybko zostaną wyrwane, szybko będą zjedzone. Bo kapusta pekińska jest rośliną, która szybko rośnie, tak samo jak i sałaty, więc myślę, że pasternak to dobry pomysł. Jeżeli nie, nie były to pasternak, to inna roślina korzeniowa. Tutaj są kolejne skrzynie. Które są skrzyniami, które, jak widzicie, mają bardzo dużo siewek. Są to siewki sałaty rzymskiej. Martwiłam się, że nie mam rozsady sałaty rzymskiej, a rozsada sama się znalazła i sama się przygotowała. Jak widzicie, Wszystkie te malutkie roślinki zostawię. Niech sobie rosną tak, jak chcą. Mogłabym to, co prawda, pikować, ale mocno świeci słońce. Musiałabym tego pilnować po przepikowaniu, musiałabym to podlewać. A tak jak one sobie rosną teraz, one są przyzwyczajone, nie będą mieć systemu korzeniowego uszkodzonego i jak najbardziej się tu pomieszczą. Będę wyrywać, jak będą troszkę mniejsze, większe, dadzą sobie radę. Posprzątam sobie trochę tą skrzynię, żeby zobaczyć dokładnie, ile tych sałat rzymskich mam. Sałata rzymska jest na tyle specyficzną rośliną, że trochę jest jak dla mnie mieszanką kapusty i sałaty. Co mam na myśli? Można z niej przyrządzać różne potrawy, nawet takie na ciepło których ze zwykłej sałaty nie za bardzo się da. Więc pod tym względem jest to fajna roślina. Jest też ciekawą rośliną pod względem właśnie szybkości wzrostu, bo to jest jedna z pierwszych roślin. No zaraz po takiej zwykłej sałacie to taki bardziej, na przykład bardzo też przypomina kapustę pekińską, bym powiedziała. Też nadawałaby się do potraw zastępczych do kapusty pekińskiej, jest też łatwiejsza w uprawie. Bardzo ładnie kwitnie, później jak zostawimy na kwiaty. Jak widać, u mnie tu kilka, no, kilka ładnych roślin było zostawionych kwitła na żółto i jak klasycznie sałaty, czyli wiele, po prostu, o, dziesiątki kwiatuszków, później z tego było setki albo tysiące nasion. No i jak widać, te nasiona trafiły tutaj na grządkę, co mnie cieszy. I roślinka sobie wykiełkowała. To tak naprawdę ta żądka była przeze mnie już czyszczona dwa razy, więc pomimo przeruszania gleby, mojej ingerencji, te nasiona i tak wykiełkowały. Co jest fajne. Ogólnie sałaty raczej tak mają, że jak nawet zruszymy glebę i troszkę przysypiemy te nasionka głębiej czy płycej, to i tak. Większość z nich wykiełkuje, bo ich jest tutaj naprawdę dużo. W tamtym roku w tych skrzyniach, tych dwóch, były kalafiory i brokuły. Powiem tak, w tym roku się niestety powtórzę, ponieważ w tej skrzyni jest dużo uzupełnienia, które tutaj jeszcze jest, drewna. I to drewno jeszcze nie do końca się przekompostowało. I jest problem, jeżeli chodzi o rośliny korzeniowe. A kapusty i kalafiory dadzą sobie radę. Jak widzicie, ja tutaj mam małe roślinki kapustne, szczerze, tak między nami. To nie wiem, co to za roślinki. Trochę wygląda jak kalarepa, trochę jak kalafior. Mi to jest ciężko odróżnić. W sumie zawsze wsadzam w tej, tak samo każdą z roślin, od z roślin kapustnych, czyli troszkę głębiej zagłębiam te wyciągnięte roślinki. One sobie wtedy super rosną, nic się nie dzieje, nie przeszkadza im to, więc odległości zachowuję też w miarę te same tak 20-30 do 40 cm. Najlepiej to tak 30-40 między poszczególnymi roślinkami. Ale u mnie jest jak zwykle trochę gęściej, ale tak szczerze, to nie wiem, czy wszystkie roślinki przeżyją to osadzenie, a to dlatego, że jest naprawdę upalnie. Nie wiem, czy będę mieć zawsze czas podlać, więc to taka będzie ewentualnie naturalna selekcja. Też czasami zdarza się tak, że pomimo naprawdę cudownych chęci z naszej strony, pielęgnacji, dbania o to wszystko, kalafiory i brokuły zakwitają nie tak jak chcemy, czyli wypuszczają pęd kwiatowy, a nie różę naszą, którą będziemy jeść. Więc. Dlatego też tak gęsto, tak szczerze, bo w tamtym roku zdarzyło się tak, jeżeli jesteście tutaj ze mną dłużej, że jedna odmiana brokułów z roku na rok nie wiem, nie mogłam wyczaić, która to odmiana, ale zawsze te brokuły w połowie zakwitają u mnie. Także, no, ja jestem przygotowana i nie dam się zaskoczyć w tym roku. W tym odcinku w zasadzie to wszystko. Jeżeli nie macie jeszcze wysianych, roślin kapustnych, to szybciutko siejemy na rozsadę. Teraz tą rozsadę już trzymamy na zewnątrz, jak najlepiej. Wykiełkują i od razu do, na pole, do szklarni i wtedy będą te roślinki super mniej wybujałe. Jeżeli jeszcze Wasza rozsada jest za mała, żeby sadzić ją do gruntu, no spokojnie. Mamy jeszcze czas, nie musimy się śpieszyć. W tym odcinku to wszystko. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania. Do obejrzenia innych pozostałych filmików. Cześć!